jest podcast Mama Przepytuje, czyli szczere rozmowy na temat ciąży, porodu i rodzicielstwa. Ja nazywam się Ewa Śmidowicz-Szyłajtis i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witajcie w 16 odcinku podcastu Mama Przepytuje. Dzisiaj wraz z moim gościem, Olą Repolewską, która na co dzień jest fizjoterapeutką dziecięcą, będziemy rozmawiać na temat, jak pomóc niemowlakom w ich rozwoju ruchowym. Jakich błędów nie popełniać? Co z zaburzeniami napięcia mięśniowego? I inne pytania odpowie nam dzisiaj Ola. Cześć, Olu. Cześć, cześć, witam wszystkich. Olu, zacznijmy w ogóle od takich podstaw, bym powiedziała, czyli jak to jest z tym rozwojem ruchowym niemowlaka, co z rozwojem ich mięśni, kręgosłupa, jak to wygląda w praktyce? Niemowlak to tak naprawdę mały człowiek, który trochę się różni budową ciała od nas, a mianowicie, co jest ciekawe, małe dzieci, które się rodzą, mają więcej kości niż my. Potem mają ich jeszcze więcej, a potem mają mniej. Wiedziałam o tym, ale specjalnie dla Was tutaj sprawdziłam nawet dokładnie, ile to jest. Oczywiście te liczby są takie orientacyjne, ponieważ właśnie kości cały czas rosną i noworodek się rodzi mniej więcej 270 kości ma, potem w wieku nastoletnim około 350, a jak już jesteśmy dorośli, no to 200. Około 200. I z czym to jest związane? Po prostu nowe kości się tworzą, nowe, a później też zrastają się te, które powstały. I jak to się przekłada na rozwój dziecka i na to, jak z nim mamy postępować? Więc chciałam przede wszystkim powiedzieć o głowie dziecka. I jak już zaczęłam o tych kościach mówić, no to na przykład czaszka dziecka na początku jest niezrośnięta do końca. Na pewno wiele rodziców zna pojęcie ciemiączko, które się znajduje na szczycie głowy dziecka. To jest ciemiączko przednie, jeszcze jest tylne, które jest trudniej wyczuwalne. No i dzięki temu, że właśnie te kości w czaszce nie są zrośnięte jeszcze, początku, no to mózg dziecka może rosnąć, dzięki czemu rozwój dziecka może być prawidłowy, bo to mózg zarządza nami. Jeśli chodzi o mięśnie po prostu u małego dziecka jeszcze nie mają takiej siły i nie mają takiej masy jak u dorosłego człowieka, bo muszą się tego wszystkiego nauczyć, muszą się nauczyć przede wszystkim przeciwdziałać sile grawitacji, bo dopiero przyszły na ten świat. O czym jeszcze warto powiedzieć, jeśli chodzi o rozwój ruchowy? Małe dziecko, noworodek, jak przychodzi na świat, to ma bardzo dużą głowę w stosunku do reszty ciała. Dlatego tak trudno jest mu ją podnieść na początku. I ubrać czasami. Tak, a nam rodzicom jest ciężko ubrać, to prawda. No, krótką szyję ma, kończyny też są krótkie. No, jak przyjrzycie się takiemu niemowlakowi, na pewno to zaobserwujecie, że na początku ta klatka piersiowa jest dosyć szeroka, brzuszek jest wypukły, no właśnie głowa jest ta największa, ale potem z czasem te proporcje oczywiście się zmieniają, ale to jest naturalne. Dzięki temu te noworodki wyglądają tak pięknie, bo ta głowa jest większa i oczy są też większe dzięki temu. W stosunku do reszty ciała. I te słodziaczki, o nich mówimy rzeczywiście. No tak, tak jak mówisz, ten brzuszek zawsze taki wypięty, to zawsze przecież świadczy, mi tak mama zawsze mówiła, że to świadczy, że to dziecko jest takie zdrowe, ma taki wypięty brzuszek. Tak, no bo jeśli dużo je, to ma też wypięty. A dobrze, jeśli dużo je, to będzie się miało siły do rozwoju. No a jest też wypięty właśnie, bo o tym brzuszku też cię często rodzice pytają w kontekście późniejszego rozwoju dzieci. Ten brzuszek na początku, przez pierwszy rok, póki dziecko się nie spionizuje i zacznie chodzić, to jest też wypięty z tego powodu właśnie, że te mięśnie nie nabierały jeszcze masy, siły i nie potrzebują jakby tak stabilizować tego tłowia. Brzuszek jest po prostu po to, żeby przyjął jedzenie i organy wewnętrzne, a nie po to, żeby robić kaloryfer na początku, więc... Jeszcze. Jeszcze. Dokładnie. Olu, w ogóle powinniśmy tak o tym myślałam, żebyśmy podzieliły w ogóle pytanie na temat prawidłowego rozwoju niemowlaka na okresy.
I te okresy, nie wiem, czy najlepiej podzielić od 0 do 3, od 3-6, czyli te, bo zawsze wydawało mi się, jak chodziłam do pediatry, to pediatra tak patrzy w jakichś takich okresach 3-miesięcznych. Czy to ma rzeczywiście taki wpływ, że co 3 miesiące to dziecko aż tak ewoluuje, jeżeli chodzi o rozwój? I jak to wygląda właśnie w tych przedziałach, jak powinniśmy zwracać uwagę na takie dziecko? I w tym kontekście też powinnam oczywiście zadać pytanie, kiedy powinniśmy zgłosić się do specjalisty, jeżeli dzieje się coś nie tak? Dobrze, szerokie, bardzo szerokie. A jeśli chodzi o te przedziały, tak, to ja najbardziej lubię, faktycznie ten podział tymi trymestrami jest fajny, ponieważ daje właśnie nam możliwość takiego podziału trochę tego pierwszego roku życia, który jest najbardziej burzliwym, najbardziej intensywnym rozwojem człowieka, najbardziej intensywnym okresem rozwoju człowieka, nie wliczając okres prenatalny. Ale ja najbardziej lubię podzielić nawet 0 do 3, 3 do 6, a potem ten drugi półrocze już jakby traktować razem. Więc może po prostu tak to mniej więcej spróbuję pisać i ugryźć. Bo pierwszy okres właśnie od urodzenia do 3 miesiąca to jest taki czas, kiedy dziecko przede wszystkim adaptuje się do życia pozałonowego. Zresztą jest też nazywany to jako czwarty trymestr ciąży. Tak. Żeby właśnie pamiętać o tym, że dziecku jest na tym świecie trochę trudno i że musimy mu zapewnić jak najwięcej bliskości, jak najwięcej takiego, no właśnie, tej bliskości i wsparcia, jeśli chodzi o noszenie, o karmienie i o przytulanie. A jeśli chodzi o rozwój ruchowy, no to właśnie przez te 3 miesiące tak naprawdę dużo się oczywiście dzieje w ciele dziecka, w mózgu dziecka, jego rozwój po prostu postępuje, ale tak naprawdę do tych 3 miesięcy to my oczekujemy, żeby to dziecko położone na brzuchu utrzymało symetrycznie głowę. Więc tak naprawdę moim zdaniem dużo się dzieje, ja się tam fascynuję, co dzieci robią przez te 3 miesiące, ale wydaje mi się, że dla takich osób, które nie do końca mają z dziećmi do czynienia, jest ich to pierwsze dziecko, to chciałabym trochę, żeby się więcej działo przez te 3 miesiące, a nie zawsze się, no, a jakby to dziecko przede wszystkim przez te pierwsze 3 miesiące je i śpi. I leży. Tak. I leży, tak, dokładnie, leży. A właśnie, no, ale też nie lekceważmy ich tak zupełnie, jeśli chodzi o rozwój ruchowy, ponieważ już takie niemowlę, czyli już w pierwszym miesiącu życia, już dziecko powinno coś potrafić. Już możemy, jeśli by się coś, nie wiem, powiedział złego, no to jesteśmy w stanie to wychwycić, obserwując dziecko. Instynkt macierzyński też jest dosyć tutaj przydatny. Bo w pierwszym miesiącu już dziecko, na przykład jak je położy na brzuchu, to potrafi przekręcić, przełożyć sobie z jednego policzka na drugi policzek głowę. I już dziecko ma ten taki instynkt, że jeśli wyląduje głową w materacu i nie ma czym oddychać, już powinno przekręcić głowę na bok i właśnie złapać i szukać, gdzie może złapać oddech. Więc jakby ta umiejętność przełożenia głowy o te 90 stopni, czyli od z pozycji prostej na bok, już dziecko od samego urodzenia posiada taką umiejętność. Więc to jest to, co możemy, na co możemy zwrócić uwagę w pierwszym miesiącu. No tu bym mogła dużo mówić o takiej pielęgnacji takiego maluszka świeżo urodzonego. Tylko ciężko się o tym tak mówi, tylko. No, od tego można chyba zrobić osobny odcinek, jak już myślałam o tej pielęgnacji, też na profilu Oli, Naturalny Rozwój. Mogę Wam podpowiedzieć, że są świetne filmiki, w których Ola pokazuje między innymi, jak na przykład dziecka nie nosić. Więc w wolnej chwili wejdźcie sobie na profil Oli i zobaczcie, jak to wygląda. Ale Olo, powiedz mi jeszcze szczególnie ten okres od 0 do 3, bo to było ciekawe opowiedzieć o tej główce. Zupełnie o tym nie wiedziałam, że dziecko jest w stanie już tak naprawdę od urodzenia sobie tą główkę przewrócić. Nie pamiętam, jak to było w przypadku mojego synka, bo ten czas po prostu szybko leci. Ale tak jeszcze, co dziecko powinno potrafić, jeżeli mówimy o tych pierwszych 3 miesiącach życia? Okej. No, to znaczy tak,
są różne wytyczne różnych organizacji, które mówią jakieś tam jakieś dają punkty, które dziecko powinno zaliczyć. No ale mniej więcej one się sprowadzają, one się po prostu różnią, na przykład jedna tabelka powie, że dziecko powinno utrzymać głowę leżąc na plecach, tak. Powinno utrzymać głowę w linii środkowej, czyli nie przekręcając ją ani na prawe, ani na lewe ucho, tylko leży dziecko na plecach i patrzy prosto, no to w wieku dwóch miesięcy, skończonych dwóch miesięcy, powinno te 10 sekund wytrzymać i jakby utrzymać tą głowę, bo to tak naprawdę nie jest łatwe. Głowa jest okrągła i ona, jeśli jest większa niż reszta ciała i dodatkowo jest ciężka i dodatkowo nasza szyja jest krótka i słaba, ma mięśnie, to nie jest łatwe na początku ją utrzymać, tak? Więc jak dziecko ma dwa miesiące, no to na przykład właśnie już to potrafi i to jest dużo. Co jeszcze potrafi dziecko w tych pierwszych miesiącach, na co powinniśmy zwrócić uwagę? No to może właśnie zatrzymajmy się na końcówce tych trzech miesięcy. Jak płyną te trzy miesiące, w trakcie trzech miesięcy po prostu zwróćcie uwagę, czy dziecko robi postępy w tym, co mówiłam wcześniej, czyli on leżąc na brzuszku potrafi przełożyć właśnie głowę na boczek i jakby nie udusić się. Oczywiście tak. Mamy go pod opieką, ale z tygodnia na tydzień coraz częściej podnosi na tą głowę do góry i rozgląda się przez chwilę. I ten czas na brzuchu z tygodnia na tydzień powinien być trochę dłuższy i trochę taki bardziej aktywny. Ale jak już dziecko skończy te trzy miesiące, no to oczekujemy od takiej symetrii w ciele. Wcześniej dziecko było bardziej przez obecność pewnych odruchów niemowlęcych, jego ułożenie jego ciała było asymetryczne i to rodzice bardzo często zauważają i uważają, że to jest coś złego, a niekoniecznie właśnie na początku życia dziecka jest to jak najbardziej naturalne, tylko ważne, żeby dziecko było asymetryczne w różnych kierunku, więc żeby było asymetryczne w prawo raz, a później asymetryczne w lewo, ale o tym może teraz powiem. A jak właśnie już skończymy te trzy miesiące, no to oczekujemy tego, że w leżeniu na plecach dziecko potrafi złączyć rączki razem, stópki już nawet potrafi czasem razem złączyć, czyli jakby tego dążenia do tego środka ciała, do symetrii oczekujemy, a w leżeniu na brzuszku również jakby ta głowa jest bardziej, podnosi się do góry, podpór jest na przedramionach, a nie więc jak sfinks. Dziecko leży i się podpiera i ta głowa ma już bardziej prosto niż asymetrycznie. Mamy trzeci miesiąc, to teraz przejdźmy już do szóstego. Półroczne dziecko, co tak naprawdę, jak powinien wyglądać jego rozwój, albo co mogłoby nas zaniepokoić, jeżeli by się nie pojawiło? Tak, no może tak przejść. Skupmy się w tym dziecku na brzuchu. To będzie takie najbardziej dla mnie najłatwiejsze do opisania, ale też najłatwiejsze dla rodziców do zaobserwowania. Tak. Ponieważ jak dziecko leży na brzuchu w tym trzecim miesiącu, wyobraźmy sobie tak właśnie bardzo prosto. Oczywiście cały czas ono nie będzie leżeć tak prosto, ale powinniśmy obserwować już to, że jest większa ta właśnie większa bardziej prosto leży, większa symetria, no to w tym, później jak czwarty mija czwarty miesiąc, 4,5 miesiąca, to już ten podpór się robi właśnie z powrotem asymetryczny, dlatego że dziecko zaczyna się bawić na brzuchu, czyli opiera się bardziej na jednym łokciu, drugą ręką próbuje jakoś tam trochę zabawką się pobawić i później podpiera się na drugim łokciu i też bardziej się próbuje zabawką pobawić, więc to już jest czwarty, piąty miesiąc. W piątym, szóstym miesiącu dziecko wchodzi jakby na wyprostowane ręce, czyli dłoń mi się tylko opiera. No i właśnie na końcu tego szóstego miesiąca, czego byśmy oczekiwali, to właśnie tego, że dziecko właśnie już będzie bardziej używać tego podporu wyższego. Nie bójmy się, jeśli mam nadzieję, że słuchając tego, wiadomo, o jaki podpór chodzi. Dziecko leży na brzuchu, odpiera się na miednicy i na wyprostowanych rękach. To nie będzie cały czas oczywiście takie
stop klatka i że tak cały czas dziecko będzie leżeć, bo to by też było dziwne. Dziecko ma naturalne, zaprogramowane potrzeby rozwoju, w związku z czym jak będzie widzieć cokolwiek go interesującego, to zaraz będzie próbowało albo się poruszyć, albo chwycić, albo rozejrzeć się, ale ten podpór wysoki powinien jakoś pojawiać się w trakcie. I czego jeszcze oczekujemy, jak dziecko skończy 6 miesiąc życia, to chociażby próby obrotu z pleców na brzuch. Obroty są dosyć istotne właśnie już osiągając pół roku życia, żeby one się zaczęły. Jeśli ja uważam, że jeśli nie widzimy nawet takiej próby dziecka do właśnie obracania się, do wykonywania tego pierwszego obrotu, a pierwszy obrót to jest właśnie z pleców na brzuch, to wtedy powinniśmy, znaczy lepiej po prostu się skonsultować z fizjoterapeutą w celu, albo jakoś spróbować właśnie online, nawet też można spróbować znaleźć takie filmiki instruktażowe, jak pomóc dziecku z tymi obrotami. I wtedy po prostu zastymulować dziecko, bo prawdopodobnie ono zaskoczy z tym obrotem, jak już skończyło pół roku, a sam nie zaskoczył, nie wiadomo dlaczego, no ale może po prostu warto sprawdzić u specjalisty, dlaczego, może jest jakiś aspekt, który mu przeszkadza w tym. No właśnie, Olu, bo tak jeszcze a propos specjalisty i fizjoterapii dziecięcej, ja rozumiem tak, że jeżeli widzimy, że dziecko, powiedzmy, że ma jakieś opóźnienie albo właśnie nie robi tego, co mniej więcej powinno oczywiście robić w tym okresie, to im szybciej się zgłosimy do specjalisty, tym większa szansa, że to dziecko nadrobi. Tak. Tak. Pamiętam, kiedy ja też raz trafiłam fizjoterapeutę dziecięcego i po prostu poszliśmy tak troszeczkę, nawet nie, że się coś działo, ale po prostu chcieliśmy sprawdzić, czy na pewno jest wszystko okej. I to, co mogę ze swojej strony powiedzieć jako mama, która była na takiej wizycie, podobało mi się to, że fizjoterapeuta pokazał nam ćwiczenie, jakie możemy robić w domu, czy to przy pomocy piłki, czy to nawet zabawy, które mamy. Więc to nie jest tak, że jak nasze dziecko się nie obraca, to już w ogóle jest dramat. Tylko bardzo się cieszę, że właśnie o tym wspomniałaś, bo bardzo mi zależy na tym, aby osoba, która rodzi, który będzie słuchał naszej rozmowy, dowie się na przykład, że jego dziecko, które ma na przykład, powiedzmy już skończony 6 miesiąc, czyli 7 i się nie obraca, to jest może czas, żeby zgłosić się do specjalisty, ale to nie jest tak, że to dziecko nie nadrobi tego, tylko czasem wystarczy, pewnie tak się domyślam, jakieś drobne, małe ćwiczenia, które wspomogą dziecku, żeby tak ułatwić mu ten start. Dokładnie, to co mówisz i też właśnie chciałam powiedzieć to, co wiem od momentu, kiedy zostałam mamą, bo zanim zostałam mamą i pracowałam jako fizjoterapeuta dziecięcy, no to bardzo miałam w głowie właśnie wszystkie tabelki i wszystkie zalecenia i jak to powinno właśnie z punktu widzenia prawidłowego rozwoju albo nie, rozwoju kręgosłupa, co jest najlepsze dla tego dziecka, takie idealne zupełnie, to wtedy miałam właśnie to zawsze w głowie i tak rodzicom to przedstawiałam. No i zostałam mamą i oczywiście chcę jak dla moich dzieci jak najlepiej, ale wiem, jakie jest życie i też widzę właśnie po dzieciach, że one się rozwijają każdy różnie, inaczej, każdy w swoim tempie. Tak. Nawet dzieci mają idealne warunki, w sensie nie jestem idealnym rodzicem, nie zapewniam moim dzieciom idealnych warunków, niestety, bo nie zawsze noszę ich idealnie, to trzeba przyznać, nikt chyba tego nie jest w stanie zrobić. Ale myślę, że mniej więcej tam w miarę ich dobre warunki zapewniam, a i tak każdy rozwija się inaczej i nie tak wzorcowo. Nie można jakby zupełnie tak wszystkich rzeczy odhaczyć idealnie w kalendarzu i po prostu bez żadnego przekręcenia główki asymetrycznie. Więc naprawdę nie. Ja też właśnie działając w internecie, bo tam mam więcej osób, do których mogę trafić, to próbuję przekazać to, żeby właśnie uspokoić rodziców, że każde dziecko ma naturalny, ma potencjał, tak, właśnie w sobie silny potencjał do prawidłowego rozwoju ruchowego,
Oczywiście niektórym się zdarzy się jakaś choroba albo właśnie jakaś przeszkoda typu asymetria, czy wzmożone, obniżone napięcie mięśniowe i to warto być na to wyczulonym i słuchać też swojego instynktu rodzica. Ale miejmy też z tyłu głowy, że te dzieci naprawdę wiedzą, mają zaprogramowane, jak się rozwijać i to, że dziecko się nie przykręca właśnie w tym 6 miesiącu, możliwe, że to zrobi za tydzień. Więc też nie stresujmy się tak bardzo, tylko po prostu, jeśli możemy, no to lepiej dziecku może pokazać, jak ten obrót powinien wyglądać, właśnie zastymulować go w tym kierunku i dzięki temu mu pomożemy i też szybciej sobie osiągnie na przykład to, że będzie mógł się przekręcić na brzuchu i się pobawić na brzuchu. I też no super, że o tym wspomniałaś, tak. Dokładnie. Olu, to zrobiłyśmy już między innymi 3-6 miesiąc, to teraz 9-12 przedział. Jak to wygląda? Tak, już dziecko kończy właśnie 6 miesiąc i teraz tak, wszyscy myślą, że może już nie wszyscy, bo świadomość jest trochę inna, ale no, od 6 miesiąca powinniśmy rozszerzać dietę dziecku, więc w związku z czym oczekujemy, że dziecko no to chyba będzie już siedziało. Więc tak. Mało, które dziecko siedzi samodzielnie w 6 miesiącu. Może nie, że mało, które dziecko siedzi samodzielnie posadzone, ale mało, które dziecko usiądzie samo. I się utrzyma. Tak, tak. I się utrzyma samo. Tak, że nie upadnie przód, no bok. Właśnie, właśnie, że stabilnie. Tak, dokładnie. Taki stabilny siad to jest 8 miesiąc i to tak naprawdę... No nie, no dobra, 8 miesiąc możemy tak zaliczyć, że stabilny siad prosty powinien się pokazać, ale nie, niekoniecznie, że dziecko samo, większość dzieci siada pomiędzy 8 a 10 miesiącem życia samodzielnie. No ale właśnie, mamy ten 6 miesiąc życia, powinniśmy rozszerzać dietę i jak to robić, skoro dziecko samo nie siedzi. No właśnie. Może jeszcze o tym powiemy. Ale skoro samo nie siedzi, to co powinno robić? Powinno już trochę iść w pozycję czworaczą, czyli te raczkowanie, ale jeszcze zanim się pojawi raczkowanie, to musimy w tą pozycję wejść, więc ta pozycja powinien zacząć do niej dążyć w 6-7 miesiącu życia, może 8 też będzie ok. Obrót z brzucha, właśnie tak, jesteśmy na brzuchu, czyli z brzucha na plec, ten drugi obrót w 7-8 miesiącu też powinien już zacząć się pojawić. Jeśli już mamy dwa obroty w 6 około miesiącu, obrót z pleców na brzuch, a w 7-8 z brzucha na plecy, czyli dziecko umie dwa obroty, więc powinno mieć umiejętność też turlania się, czyli sukcesywnego obrotu. Nie wszystkie dzieci to wykonują, bo nie wszystkie potrzebują to wykonywać, ale po prostu jeśli w gabinecie się daje im takie zadanie, stymuluje się, no to powinny jakby zaliczyć ten punkt właśnie w tym około 8 miesiącu życia. No więc jak chcemy się pobawić z dziećmi w ten sposób, żeby je zachęcić do turlania, no to w 8 miesiącu jak najbardziej można to robić. Siady jak najbardziej powinny się pojawić w tym drugim półroczu życia, ale właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, samodzielna umiejętność siadania. Tak. Tak. Powinna się pojawić około 10 miesiąca życia. A nawet ja tak uważam, że nawet jakby rok, jak dziecko kończy, no to co powinno posiadać roczne dziecko? Powinno posiadać umiejętność właśnie raczkowania się, przemieszczania się, czworakowania. Najlepiej. Nie wszystkie dzieci czworakują, nie wszystkie dzieci czworakują, ale uważam, że lepiej jest czworakować niż pełzać, bo pełzanie jest często, rzadko dzieci pełzają tak wzorcowo, symetrycznie, więc te czworaki fajnie, jeśli byśmy dziecko zachęcili do tych czworaków. A pełzanie prawidłowe to jakie to jest? To jest takie odpychające? Jak to wygląda? Tak, byśmy mogły to opisać słowami. Angażujące cztery kończyny. Czyli tak bardziej na, nie wiem, ja tak przynajmniej sobie wyobrażam, nie wiem, czy to się tak nazywa, tych
tych rodzajów pełzania jest mnóstwo, które dzieci wymyślają, ale chodzi o takie pełzanie jak na żołnierza, czyli jak jedna prawa ręka uczestniczy w odpychaniu się, to też lewa noga. Okej. Okay. Ja naprzemiennie po prostu będę się zginać, kończyny górna i dolna. Mm-hmm. Tak jak w czwórakowaniu. No ale jeśli dziecko w ogóle właśnie ma umiejętność pełzania takiego naprzemiennego, to tym bardziej będzie miał, lepiej będzie, jeśli spróbuję mu pomóc wejść w te czworaki i on będzie właśnie naprzemiennie czworakował, bo czworakować ciężko jest źle. No chyba, że na kupie to też lepiej tego uniknąć, żeby dziecko tak się przesuwało na kupie. I wtedy po prostu się kusił do kogoś, żeby pokazał nam, jak stymulować dziecko do czworakowania. No, ale właśnie jeśli chodzi o to, co dziecko powinno potrafić w tym drugim półroczu życia, no to mówiłam o tym, o rocznym dziecku. Uważam, że roczne dziecko jak najbardziej nie musi chodzić, bo chodzenie pojawia się nawet do 18 roku życia. Tak. 18 miesiąca. Tak. Tak. Czyli rodzice spokojnie, bez stresu. Tak. Tak, roczne dziecko po prostu powinno potrafić samodzielnie przemieszczać się, siadać, wstawać przy meblach i chodzić przy tych meblach jak najbardziej. Mm-hmm. Jeśli to się nie dzieje, no to jest... No, większość dzieci to robi, więc naprawdę ze spokojem, ale właśnie powinno mieć tą umiejętność stabilnego, symetrycznego, prostego siadu, czy prokowania, wstawania przy meblach, przemieszczania się przy meblach i może stania samodzielnego, ale to już naprawdę, jeśli staje przy meblach i się przemieszcza, no to niedługo to stanie i chodzenie też się pojawi. Więc bez stresu z tym samodzielnym chodzeniem na roczek na pewno mało które dziecko samodzielnie chodzi. Oczywiście są są takie asy, które chodzą też, mają 10 miesięcy. Też miałam do czynienia z takimi dziećmi, ale no w ogóle nie mamy co się porównywać, bo to nie chodzi o to. To nie jest konkurs, kto szybciej, tym lepiej. Tylko fajnie, dobrze jest, żeby prawidłowo te dzieci wykonywały, więc nie musimy ich przyspieszać w tym rozwoju. Jak się coś robią i to oczywiście ich nie hamujmy, niech robią to, na co są gotowe. Mm-hmm. Czyli na przykład właśnie jeśli wstają i zaczynają robić pierwsze kroki, jak mają 10 miesięcy, no to oczywiście to nie jest tak, że coś jest z nimi nie tak. No to super, są na to gotowe, to niech to wykonują, niech to ćwiczą, ale jeśli mają rok, a jeszcze nie zrobił pierwszych kroczków, no to musimy babciom wytłumaczyć, że wcale nie muszą. Jeszcze nie muszą. Olu, wspomniałaś jeszcze, doszliśmy już do 12 miesiąca, więc wspomniałaś o tych zaburzeniach napięcia mięśniowego, więc chciałabym trochę rozszerzyć ten temat. Co to w ogóle jest i co my jako rodzice możemy zrobić, aby pomóc naszym dziecku przy napięciach? Okej. Napięcie mięśniowe, w ogóle trzeba też tutaj w tym miejscu powiedzieć, że napięcie mięśniowe to każdy ma. Cały czas napięcie mięśniowe, więc jeśli jakiś specjalista wam powiedział, że wasze dziecko ma napięcie mięśniowe, to spytajcie jakie, bo to jest istotne. Nas oczywiście interesuje i martwi to, jeśli napięcie mięśniowe dla danego mięśnia, danej kończyny, czy po prostu może całe ciało dziecka, jest podwyższone albo obniżone. Ciężko jest jakoś tak to na odległość zawsze zmierzyć, ale widać to po prostu po tym, jak dziecko się swobodnie porusza. Jak to napięcie mięśniowe wygląda? Na początku dziecko ma zupełnie inne napięcie mięśniowe niż my, dorośli ludzie, ponieważ my już mamy ten rozwój ruchowy nasz już jest zaawansowany i w związku z czym nasze napięcie mięśniowe jest większe w centrum, czyli od miednicy po głowę jesteśmy w stanie właśnie utrzymać tą pionową postawę. Oczywiście jeśli dobrze siedzimy, no to na siedząco, no na stojąco również, a nasze kończyny mają to napięcie niższe niż tułów i są w stanie wykonywać po prostu ruchy swobodne i precyzyjne. U noworodka jest odwrotnie. U noworodka jest tak, że ten tułów, oś ciała ma niższe napięcie niż kończyny. Mhm.
zaobserwujcie sobie, jak macie jakiegoś noworodka w domu, albo na, no, w internecie, na filmikach jakichś instruktażowych. Widać to bardzo, że te noworodki są takie, mają dosyć nieprecyzyjne ruchy, takie dosyć sztywne, że ten odruch moro się pojawia i on jest bardzo widoczny, jest taki ekspresyjny mocno, ręce się nagle otwierają, potem zamykają, są takie właśnie mocniej napięte te kończyny, a tułów jest oś ciała, centrum ciała ma niższe napięcie, przez co właśnie trudniej jest tą kontrolę głowy uzyskać. No, ale to ma jak najbardziej swoje zalety, jest pomocne dziecku przy porodzie i tak to właśnie wygląda. Bo odruchy, przepraszam, ci przerwę, chciałam się tylko jeszcze tak dopytać, bo napięcie mięśniowe to zupełnie co innego niż odruchy niemowlęce, tak jak wspomniałaś, na przykład tych odruchach moro. Ja się w ogóle dopiero jak urodziłam Konstantego, się dowiedziałam, że jest coś takiego jak odruchy moro. I rozumiem, że odruchy mają to do siebie, że one też same zanikają. Tak, jak najbardziej. Ale o odruchach chyba są... tylko dokończę o tym napięciu, będzie mi łatwiej tak. Powiedzieć. Jasne. Bo co od razu chcę powiedzieć, co nas powinno niepokoić, co nam powinno zapalić czerwoną lampkę w głowie, jeśli chodzi o napięcie mięśniowe. Tak jak powiedziałam, na początku dziecko ma niższe napięcie w centrum i wyższe w kończynach i to napięcie powinno właśnie się zmieniać. Powinna chodzić zmiana dystrybucji właśnie tego napięcia. Czyli powinno iść w kierunku takim, jakim jest później u dorosłego człowieka. Czyli dziecko wraz z rozwojem powinno właśnie to napięcie mieć silniejszy tułów i silniejszą właśnie kontrolę głowy, a te ręce już nie powinny być takie sztywne, nie powinny ręce i nogi powinny być bardziej już rozluźnione w spoczynku i w takim biernym ruchu. No i dzięki temu jest w stanie dziecko aktywnie chwycić zabawkę, aktywnie chwycić nasz palec, a nie jest to wszystko na zasadzie właśnie takich odruchów. No bo właśnie, to co powiedziałaś o odruchach niemowlęcych. Odruchy niemowlęce to też jakby są związane z napięciem mięśniowym, bo to jest odruch mięśniowy, to jest odruch nerwowo-mięśniowy, więc stąd też się pojawiły teraz moje opowieści o tym napięciu mięśniowym. Właśnie, mamy takie odruchy, które jak najbardziej zanikają właśnie wraz z rozwojem. I to jest właściwie ich takie główne zadanie diagnostyczne, jeśli chodzi dla nas rodziców, że my powinniśmy tak obserwować, na pewno to zaobserwujemy, że te odruchy właśnie z czasem robią się coraz słabsze. I to jest właśnie nasz super wyznacznik tego, że mózg dziecka rozwija się prawidłowo. Bo pierwsze te wszystkie odruchy po prostu podchodzą z rdzenia kręgowego, a potem się wytwarza mózg cały, w sensie wytwarza, bardziej przejmuje kontrolę, tak, ten mózg, który się rozwija u dziecka i ta kora mózgowa przejmuje kontrolę nad tymi ruchami i po prostu dzięki temu nie mamy tych bezwarunkowych odruchów, jak odruch chwytny ręki, czyli jak takiemu noworodkowi damy chociaż trochę nasz palec, to po prostu chwyta nas tak, że jesteśmy w stanie popodnieć za tą rączkę. Tak. Tak. Oczywiście nie. I zawsze mówimy, ale to silne to moje dziecko. Tak. No i dobrze, powinno być właśnie mieć ten silny odruch chwytny na początku, równie silny w jednej i drugiej ręce, ale oczywiście ten odruch chwytny powinien z czasem zanikać. Do mniej więcej tam w trzecim miesiącu życia już on powinien być taki dużo słabszy niż na początku. Jeśli chodzi o to moro, no to jak najbardziej jest to w ogóle pozytywny objaw właśnie zawsze, że te odruchy występują, więc też cieszmy się, że nie bójmy się jakby tego właśnie, że to moro występuje. Na czym ono polega? Ono polega na tym, że wystraszone dziecko hałasem przede wszystkim lub też dotykiem jest tak mocno otwiera ręce na boki, przestraszone,
A potem druga faza jest taka, że jakby przytula się, czyli te ręce przytula do siebie, bo też ten odruch nazywa się odruchem obejmowania. I ten odruch potem powinien po prostu się przekształcić, zanikać i przekształcić się na takie wzdrygnięcie się, jeśli dziecko będzie miało bodziec, który go przestraszy, to już nie powinno wykazywać takiego spektakularnego i teatralnego otwarcia ramion i zamknięcia ich, tylko powinno po prostu, tak jak my dorośli, się jedynie wzdrygnąć. Przestraszymy. Przestraszone i tak, no i zapłakać z czasem, ale już tego moro nie powinno być. Czy jeszcze o innych... Tak, o inne odruchy niemowlęce. Właśnie, o innych to jest ich trochę. Ja ogólnie jestem dosyć przeciwna, żeby uczyć rodziców o ich wszystkich, bo tak naprawdę wiem, bo nawet w szkole rodzenia mówili nam o tym i mam wrażenie, że większość rodziców była może zainteresowana, ale zupełnie nie wiedziała, o co z nimi chodzi, bo tak naprawdę nie musimy wiedzieć, jak one się nazywają. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że takie coś jest jak właśnie odruchy niemowlęce, które do trzeciego miesiąca są takie przeważające. Te odruchy, o których zaraz powiem, takie globalne odruchy niemowlęce, do trzeciego miesiąca są przeważające, a do szóstego już zupełnie powinny wygasnąć właśnie i przejąć już jakby świadome ruchy powinny przejąć kontrolę nad nimi, więc jakby już powinno ich nie być. No i jeśli chodzi o te właśnie globalne kognitywne odruchy, no to jest ten moro wspomniany. Jest jeszcze ATOS i STOS, takie mają skróty, i to są odruchy asymetryczny toniczny odruch szyjny oraz symetryczny toniczny odruch szyjny, takie mają nazwy. No chodzi o to, że po prostu ten asymetryczny to właśnie jest to, za co jest odpowiedzialny, jakby winowajca tego, że dziecko na początku jest asymetryczne. Przede wszystkim jakby on za to odpowiada, bo jak widzimy dziecko małego noworodka, no to jak on przekręci głowę w prawo, no to właśnie się pojawia ten asymetryczny odruch, który się nazywa też odruchem szermierza, i dziecko jakby prostuje tą rękę, na którą patrzy, a tą z tyłu rękę ma taką zgiętą, czyli tak jak był szermierzem. No i bardzo pozytywne jest występowanie tego odruchu, nawet pomaga w porodzie, ale też przede wszystkim na przykład na zadowolenie zapewnić dziecku bezpieczne leżenie na plecach, bo przez to, że jest otwarta ręka, no to dziecko ma więcej powietrza i no różne takie są jakby jego funkcje. Ale właśnie przez to dziecko na początku jest asymetryczne, znaczy nie, asymetrycznie się układa, tak? Tylko że przy okazji tych odruchów chciałam wspomnieć, że zwróćmy uwagę, czy to dziecko nie tylko na prawą stronę odwraca tą głowę i ten właśnie odruch asymetryczny ma. Cieszymy się, że jest ten asymetryczny i ten szermierz, no to fajnie, że się pojawiło, tylko że też dziecko powinno wywoływać ten obrót głowy w lewo, powinien też wywoływać ten odruch, więc jakby i prawa, i lewa strona powinna być używana. No tak. A jeśli chodzi o jakieś takie odruchy, o których w ogóle chciałabym najbardziej powiedzieć, co rodzice powinni zwracać na nie uwagę, no to jest ten odruch chwytny już wspomniany, jest chwytny dłoni i chwytny stóp. No i w sumie to chyba najbardziej jakby najłatwiej jest nam na niego zwrócić uwagę i jakby tak sobie od czasu do czasu o nim przypomnieć, czy jest okej. I właśnie ten chwytny dłoń, to on zanika dużo wcześniej. Jak damy dziecku palec do ręki, no to on mocno zaciska, jak jest noworodkiem, i potem mniej więcej w trzecim miesiącu życia ten odruch już powinien być dużo, dużo słabszy. Nie powinno być tak, że każde dotknięcie ręki jakby skutkuje zaciśnięciem dłoni i też przez to, że ten odruch jest słabszy, też dzieci nie mają też zaciśniętych piąstek cały czas. W wieku 3 miesięcy już powinny te ręce być bardziej rozluźnione i półotwarte. No to jest ważne, co mówisz, Olu. Tak. Jeszcze mamy odruch chwytny stóp, to o tym odruchu jeszcze mogę powiedzieć. Możecie sprawdzić, bo nie wszyscy rodzice jakby zwracają na to uwagę, ale raczej
po prostu wasze dziecko na pewno jeszcze go ma, jeśli nie skończyło pierwszego roku życia, bo on zanika mniej więcej właśnie w okresie, kiedy dziecko staje i zaczyna chodzić. Więc nie stresujmy się, że na początku, jeśli dziecko zaczyna wstawać i ma takie podkruszone jeszcze paluszki, bo możliwe, że ten odruch jeszcze u niego jakby występuje, jadamy palec na stopę podeszwową, część stopy dziecka, to po prostu też zaciska paluszki, jakby chciał nas objąć stopą. No i on jeszcze jest długo, długo, długo i jak już dziecko zaczyna prawidłowo chodzić, no to już nie powinien występować. Zaczyna samodzielnie chodzić, to nie powinien występować. I to rozumiem, do kiedy powinno tak mniej więcej ustąpić ten odruch? No właśnie, jak dziecko zaczyna samodzielnie chodzić, więc to zależy od tego, kiedy to nastąpi. Kiedy to chodzenie. Okej. Okay. Olu, powiedz mi, jeszcze wróćmy do tych zaburzeń napięcia mięśniowego. Czy jeszcze coś, o czymś powinniśmy do tego tematu dodać? Możemy powiedzieć o tym, co robić z tym z zaburzeniami napięcia. I w sumie najważniejsza rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć, to jest taka właśnie kolejna czerwona lampka, która mogłaby się nie zapalić. To taka, że zaobserwujemy, może to nawet nie dotyczy napięcia mięśniowego, tylko siły mięśniowej. No ale jako rodzice trochę nam się mylą te aspekty, ale w każdym razie chodzi o właśnie o te mięśnie, o to napięcie czy siły mięśni. Jeśli zaobserwujemy, że siła malucha spada, bo tak jak mówiłam wcześniej, jakby to napięcie powinno rosnąć w tułowiu i w głowie, a w rękach jakby się obniżać trochę, ale to nie znaczy, że te ręce powinny być słabe, czyli powinny po prostu mieć możliwość swobodnego ruchu, ale dziecko coraz bardziej powinno być aktywne i ciekawe świata. I jeśli by się zdarzyło tak, że już nawet w pierwszym miesiącu życia jest w stanie to zaobserwować, dziecko jakby nie widzimy, że coś potrafiło podnosić tą głowę i utrzymać ją ten 10 sekund w powietrzu na brzuchu, a za kilka dni okazuje się, że ledwo potrafi ją podnieść i przez cały dzień nie potrafi jej podnieść i leżąc na plecach właściwie nie widzimy jakiejś takiej aktywności, która była wcześniej, no to powinna nam się zaświecić taka właśnie czerwona lampka i idźmy od razu do pediatry. Nie czekajmy, bo jakby taki regres w rozwoju to jest coś, co po prostu powinniśmy sprawdzić. Bo dzieci mają naturalnie zagotowane, że się rozwijają. Rozwijajmy. Więc jeśli zaobserwujemy, że coś spadło nagle, to może być spowodowane jakąś infekcją albo chorobą. Więc to nie musi być koniecznie coś groźnego. Ale to jest rzecz, którą powinniśmy na pewno skonsultować po prostu. Czyli tylko zacznijmy od pediatry, bo to jest ciekawe, tak. Bo najczęściej mówimy o fizjoterapeucie, a rzeczywiście też nie pomyślałabym o tym, że to po prostu może wynikać z jakiejś infekcji i może rzeczywiście dobrze, żeby to sprawdził po prostu pediatra. Tak, jak najbardziej. U fizjoterapeuty też można się oczywiście stawić, ale pediatra często jest bliżej i łatwiej się do niego jest mówić, też umówmy się za darmo przy takiej kontroli i po prostu umówić się i powiedzieć, że zauważyło się zmianę napięcia mięśniowego i nie fizjoterapeuci, tylko właśnie pediatrzy też powinni ją oceniać też to napięcie mięśniowe i siłę mięśniową, więc na pewno to potrafią, to nie, że nie robią tego na każdym patronażu, to kwestia pewnie braku czasu, ale potrafią to ocenić, więc po prostu zgłosimy się tam i na pewno albo nas uspokoją, albo pokierują dalej, albo po prostu powiedzą, jaka jest przyczyna i będziemy dzieci tym uspokoić. Olu, mam pytanie od też słuchaczki. Ci od razu go zadam. Co zrobić w przypadku spania dziecka na jednej stronie? Czy warto wówczas zainwestować w jakieś specjalne poduszki? Pewnie chodzi słuchaczce o spanie na jednej stronie i tym samym, że tak powiem, że ta główka wtedy zaczyna nam tak się spłaszczać z jednej strony. Spłaszczanie główki to jest temat rzeka trochę. Cały odcinek można byłoby o tym nagrać, bo tak, z jednej strony, tak jak w ogóle na początku powiedziałam o tym rozwoju czaszki,
głowy, to dziecko, głowa dziecka i mózg dziecka najbardziej rośnie w ogóle przez pierwsze pół roku życia, w związku z czym ta czaszka mocno rośnie. I jeśli na początku zaobserwujemy, że to spłaszczenie główki jakby gdzieś występuje, albo po porodzie też czasem może zaobserwujemy, że jakoś ta główka jest trochę asymetryczna, no to jeśli dziecko właśnie będziemy je układać raz na jednej, raz na drugiej stronie, teraz może powiem, jak do tego, jak to osiągnąć, jeśli właśnie dziecko wybiera samo tą stronę. Tak. No ale jeśli będziemy go układać i na jednej, i na drugiej stronie, i na brzuchu też, no to ta głowa przez to, że rośnie, ona powinna wyrównać tą swoją... Kształt. Kształt. To jest to słowo. Tak jest. Ale co w przypadku rzeczywiście, Olu, kiedy dziecko samo wybiera, tylko preferuje jedną stronę? No właśnie. Przede wszystkim zaczęłabym od takich prostych rzeczy, typu położenie łóżeczka. Jeśli łóżeczko jest przy oknie, no to, to kładźmy dziecko raz głową w jedną stronę, raz głową w drugą stronę, żeby zawsze dzieci prawdopodobnie to jest najbardziej ciekawa rzecz w tym pokoju. To będzie światło właśnie, to co się dzieje za oknem, będzie odwracać właśnie tam głowę. To pierwsza rzecz. Druga rzecz właśnie, w jaki sposób my podchodzimy do dziecka, czyli czy zawsze z tego przewijaka, na tym przewijaku podchodzimy właśnie do niego z prawej strony, i to podchodźmy też do niego z drugiej strony. Czy zawsze podnosimy go z jednej strony, czy z drugiej, bo to jak go podnosimy zawsze z jednej strony, to też będzie skutkować tym, że dziecko będzie kładło na tej jednej stronie głowy, bo po prostu z jednej strony będzie miało jakby silniejsze to ułożenie. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale tak. Po prostu podnoszenie też ma znaczenie później, jak to dziecko faktycznie będzie leżeć. Odkładanie oczywiście też. No i co zrobić, jak robimy takie rzeczy, właśnie zabiegi, jak podchodzimy z różnych stron, odkładamy różnie, nosimy dziecko różnie, staramy się, żeby właśnie to było takie jak najbardziej symetryczne miejsce z każdej strony. To jeszcze jedna rzecz, którą proponuję, to po prostu odkładanie dziecka do spania na boku. Nie mówię tu o spaniu nocnym, bo zalecenia są aktualne takie, że dziecko powinno spać na plecach. To jest dla niego najbardziej bezpieczne. O tym oczywiście jako mama mogłabym dyskutować, ale jako specjalista powiem, jakie są aktualne zalecenia. Dziecko powinno spać na plecach. Ale jeśli mówimy o drzemkach w ciągu dnia, czyli my jesteśmy w pobliżu, zawsze spoglądamy co jakiś czas na to dziecko, nawet jak śpi w innym pokoju, to co jakby mamy to pod kontrolą. Jego nie śpimy w tym czasie, no to jak najbardziej możemy go kłaść na te drzemki na brzuchu i jak najbardziej możemy go kłaść na te drzemki na boku. Czyli ja bym na początku spróbowała właśnie takie dziecko kłaść na boku, na drzemki w ciągu dnia. Niekoniecznie też od razu, niekoniecznie na tym drugim boku, którego nie wybiera, tylko po prostu raz na jednym, raz na drugim. I jeśli dziecko, oczywiście pojawi się problem taki, że dziecko po 2 sekundach od odłożenia samo przekręci się i ląduje na plecach na przykład, no to postawmy za jego plecami jakąś paczkę pampersów, i żeby się nie przekręcił, i czuwajmy oczywiście nad tą jego pozycją, czy czegoś tam nie kombinuje, ale może spróbuję właśnie chwilę spać na jednym boku, a potem kolejną drzemkę na drugim boku. I to na pewno na ułożenie, na właśnie taką jakąś wklęsłość główki powinno przynieść efekty. A po drugie, jeśli mówimy o spłaszczeniu główki, no to przede wszystkim jak najwięcej aktywności na brzuchu to przyniesie jak największe efekty. To jeszcze może ta druga strona, druga część pytania. Co z tymi poduszkami specjalnymi? To jest chyba właśnie nazywane ortopedyczne poduszki, z tego co pamiętam. Tak, jest ich w ogóle dużo. Jak to powiedzieć na to pytanie? Więc uważam, że lepiej jest ich uniknąć i właśnie zastosować to kładzenie dziecka na przykład właśnie na bokach albo na brzuchu spróbujmy, i wtedy jakby dziecko kładzie trochę na innej części czaszki, kładzie tą głowę po boku niż leżąc na plecach.
No i te drzemki w ciągu dnia jakby mają długo trwają na początku życia dziecka, więc jakby też długi czas może sobie położyć na tym brzuchu. Poza tym też w trakcie aktywności można kłaść dziecko na brzuchu, może akurat to lubi. Poduszki, nie polecałabym ich ogólnie, ale jeśli analizując dany konkretny przypadek w gabinecie, no to czasem biorę je pod uwagę, ale to muszą być też z atestem, to nie mogą być takie, po prostu uszyjmy sobie poduszkę z dziurą w środku, która spowoduje, że dziecko się nie obraca, no bo też takie blokowanie obracania się głowy dziecka to też jest złe dla jego rozwoju. Jeśli jakakolwiek ta poduszka ma spowoduje, że to dziecko ma wyżej głowę niż resztę ciała, to też nie jest dobre dla jego głowy i szyi. Więc ogólnie najchętniej powiedziałabym nie, ale wiem, jakie są problemy rodziców, których już właśnie dziecko ma parę miesięcy i widzą, że ta główka jest spłaszczona i bardzo, bardzo tylko nie chcą, żeby ta główka tak spłaszczona była. No to podchodzę do tego indywidualnie, staram się dojść do jakiegoś rozwiązania, ale bo wiem, że nawet teraz jakieś wymyślili kaski. No to o tym, tego nie słyszałam. Tak, no są kaski korekcyjne dla dziecka i no to znaczy tak, ja jestem z założenia, jestem przeciwna i kiedyś byłabym w ogóle zupełnie przeciwna i śmiała się z tego pomysłu, ale jakby znając różne problemy rodziców i różne historie dzieci i patrzę od cegłówki, możliwe, że dzieci wcześniej więcej spędzały po prostu na plecach i nikt nie próbował ich zachęcić na przykład na leżenie na brzuchu i dlatego tą główkę mam tak długo, bardzo spłaszczoną. No i właśnie dlatego my powinniśmy jak najbardziej stymulować dzieci, żeby miały tą aktywność na brzuchu jak najczęstszą i najbardziej i po prostu swobodną, a nie żeby leżały przede wszystkim na plecach i w leżaczku i tyle. No więc jakby nie wykluczam takich opcji, ale... Czyli wszystko z głową. Tak, wszystko z głową, ale tak bardziej nawet bardziej bym chciała, żeby mój przekaz brzmiał w ostateczności rozważać takie rozwiązania i na pewno po kontakcie ze specjalistą, z fizjoterapeutą, który podpowie na początku, jak zaradzić takiemu problemowi, ale też jak nawet oprócz tego zaradzić temu problemowi. No bo wiem, że są rodzice, którym nie polecać takiej poduszki, a i tak ją kupią. Więc po prostu warto pójść do specjalisty, żeby on poradził, co jeszcze można oprócz tego robić, bo to nie muszą być jakieś skomplikowane rzeczy, że przez 3 godziny dziennie musisz z dzieckiem ćwiczyć, tylko to naprawdę mogą być jakieś bardzo minimalne zmiany, które po prostu bardziej wpłyną na kształt tej główki niż tak poduszka. Ciągle wracamy do tego tematu, jak leżenie na brzuszku. Powiedz mi, Olo, tak w praktyce, bo rodzice bardzo często mają z tym problem. Jak to wygląda z czasem? Jaki jest taki optymalny czas tego leżenia na brzuszku w tym pierwszym roku życia? No i drugie pytanie, bo myślę, że to powinno być pod kategorię mit czy fakt, że kiedy dziecko śpi, to leżenie na brzuszku jakby nie liczymy jak do tego aktywnego jego spędzania czasu. Nie lubię tego pytania o czas spędzony na brzuszku, bo nie możemy tego jakby w żadnym stopniu liczyć. Liczyć, tak, z zegarkiem w ręku. Oczywiście są jakieś tam w tabelkach możemy znaleźć właśnie wytyczne, że już właśnie w tym, tak jak wcześniej mówiłem, w tym drugim miesiącu, że 10 sekund dziecko powinno utrzymać głowę w leżeniu na brzuchu. No, ale okej, to są wytyczne do tabelek, które pomagają po prostu diagnostycznie ocenić dziecko tak bardzo subiektywnie. W sensie właśnie obiektywnie, no właśnie nie obiektywnie, bo tabelki są tabelkami, a każde dziecko jest inaczej się rozwija, więc po prostu według tabelek, żeby wiedzieć później do czego się odnieść, o tak. Tak, statystycznie, tak. Dokładnie. Tak, że dziecko coś zaliczyło albo nie zaliczyło. Jakby trzeba mieć też do badań i tak dalej. Ale tak,
Co mogłabym powiedzieć, to na pewno to, że dziecko kończąc szósty miesiąc życia, czyli pół roku, powinno przede wszystkim, jakby dla niego już w ogóle nie powinno być atrakcyjne leżenie na plecach. Na plecach. Czyli jak w momencie, kiedy dziecko zaczyna się przekręcać z pleców na brzuch, to tak naprawdę nam ciężko powinno być go przewinąć. I to jest pozytywne. Oczywiście mimo tego, że my się bardzo nie jesteśmy z tego zadowoleni, że każde przewijanie to po prostu jest walka z bijącą się ośmiornicą, ale to jest pozytywne. Od szóstego miesiąca życia dziecko tak naprawdę powinno tylko brzuch, czworaki, pełzanie, cokolwiek sobie tam myśli, ale już na plecach to powinny być nudy, jak nie wiadomo co, a jeśli chodzi o wcześniejszy czas, no to trzeci miesiąc życia, to powinien ten czas na brzuchu się wydłużać. Ja ogólnie rozmawiałam z rodzicami, którzy mnie pytają, kiedy zgłosić się do fizjoterapeuty, jeśli nie widzą żadnych oznak niepokojących, nie mają potrzeby, żeby pójść, tylko chcieliby po prostu sprawdzić, czy jest okej. Okay. Ja uważam, że pójście do takiego fizjoterapeuty około trzeciego miesiąca życia jest dobrym okresem, bo to jest właśnie po tym całym czwartym trymestrze ciąży, po tym czasie, kiedy to dziecko powinno trochę swój układ nerwowy uspokoić, unormować i to jest czas też, w którym powinniśmy właśnie widzieć już konkretne rzeczy, czyli właśnie to leżenie na brzuszku już powinno być konkretne, gdzie powinno już być takie dominujące. Ubiane. Bardziej lubiane i używane, może nie tak zupełnie lubiane, no bo dużo dzieci ma z tym problem, żeby długo leżeć na brzuchu, ale parę minut w tym trzecim miesiącu już wyleży i sprawia mu to przyjemność, jest w stanie utrzymać to leżenie na brzuchu, takie, że nie jest to dla niego walka o życie, tylko po prostu spędza czas na brzuchu przez parę minut. No właśnie z tym leżeniem, tak powiedziałaś, z tym czasem, bo mam wrażenie, że często rodzice się trochę tak zaplątają w tym temacie i zegarkiem po prostu liczą, wiesz, że nie wytrzymało ich dziecko tam 3 minut, 5, 10, a z tym leżeniem rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest bardzo indywidualna sprawa, ale myślę, że też jako fizjoterapeutka możesz powiedzieć, że jest wiele ćwiczeń czy zabaw, które warto znać, aby motywować nasze dziecko do tego spędzania czasu na brzuszku. Oczywiście. I w ogóle z tym brzuszkiem to jest taka fajna rzecz, z którą jakby możemy wyjść z tego podcastu jako takim pomysłem na zabawę, to co mówisz, że właśnie na temat leżenia na brzuszku, bo to większość dzieci ma w którymś momencie z tym problem, a przynajmniej rodzicom się wydaje, że dzieci mają z tym problem, bo to jest tak, że jeśli nasze dziecko nie wytrzymuje, albo kiedyś wytrzymywało dłużej na brzuszku, teraz wytrzymuje mniej. Nie mówię tutaj o tym, że ciężko mu jest podnieść głowę nagle, tylko że po prostu nagle się po prostu bardziej denerwuje, no bo jest mnóstwo różnych czynników, które mogą go denerwować. Może nagle jakby zaskoczył głowie, że przecież jest ta zabawka odsunięta od niego o metr i on tak bardzo lubi ją mieć, że zaczyna od razu się denerwować, jak leży na brzuchu, bo nie potrafi się do niej przesunąć. Na przykład dlatego się denerwuje, albo mnóstwo innych rzeczy. A właśnie możemy robić dużo takich małych zmian, które pomogą temu dziecku w tym leżeniu na brzuchu. Pamiętajmy, że aktywne leżenie na brzuchu nie musi być tylko na macie. Możemy położyć dziecko na podłodze, bo to może być dla niego bardziej interesujące. Możemy go położyć na naszych kolanach poprzecznie. My sobie siedzimy albo na krześle, albo na podłodze i po prostu dziecko kładziemy w poprzek naszych kolan i jego rączki są poza naszymi udami. W ten sposób na brzuchu on też może mieć aktywność. To nie jest zupełnie oczywiście swobodna zabawa, ale to jest pozycja, w którym dziecko może się przekonać do i jakby zdobyć taką umiejętność, też większą kontrolę głowy, większą kontrolę w obręczy barkowej, w ramionach. Można dziecko położyć na piłce, jeśli mamy taką większą piłkę do ćwiczeń w domu. Albo położyć dziecko nawet spróbujmy w ogóle potestować po prostu z dzieckiem w domu to leżenie na brzuchu, bo to, że dziecko nie potrafi właśnie, nie lubi leżeć na macie, nie znaczy, że na przykład nie możemy go położyć na łóżku.
Spróbujmy tylko, żeby to łóżko nie było na tyle miękkie, żeby to właśnie było dla niego bezpieczne, jak na chwilkę, na po prostu pół minuty stracimy go. Cały czas mamy go oczywiście pod kontrolą, ale chodzi mi o to, że, że to łóżko, żeby nie było takie miękkie, żeby się tam nie zapadało dziecko w nim zupełnie, ale żeby jednak było bardziej miękko niż na macie, bo to możliwe, że będzie mu nawet w pewnym stopniu ułatwiać zadanie albo właśnie trochę utrudniać. Naprawdę kombinujmy z tym dzieckiem, z tym układaniem go na różnych powierzchniach. Położenie też dziecka w ogóle na ziemi, na jakimś takim macie, ale miękkiej i nawet albo na jakimś kocu czy tam pledzie czasem pomoże mu, bo możliwe, że jego rzeczy się ślizgają po tej macie, na którą go zwykle kładziemy i po prostu trudniej mu jest utrzymać tą pozycję. A akurat jak położymy go na tym kocu, to będzie mu w tym momencie łatwiej i jakby ćwiczy sobie tą pozycję i potem będzie również na macie mu się podobać. Więc z tym kładzeniem na brzuszku jest mnóstwo sposobów i mnóstwo właśnie ćwiczeń, które mogą go do tego zachęcić. Nawet na własnej klatce piersiowej, jak sobie tak leżymy na klatce, to możemy sobie położyć dziecko na klatce piersiowej. Na klatce no to piersiowej. Chyba każde dziecko uwielbia. No. Olu, to teraz powiedz mi takie, nie wiem, top 3 najczęstsze błędy rodziców, o których powinniśmy wspomnieć. Nie. Nie lubię mówić o takich rzeczach jak błędy rodziców. To może rzeczywiście błędy rodziców nie, ale może na co powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o rozwój ruchowy dziecka w tym pierwszym roku życia? Myślę, że leżenie na brzuszku będzie pewnie w pierwszej trójce na pewno. Tak, tak. Właśnie myślę, czym tak najbardziej. Jest to dużo takich rzeczy, na które warto zwracać uwagę, ale może tak, na początku, w tym pierwszym półroczu ja bym najbardziej zwracała jednak uwagę na noszenie i podnoszenie dziecka. Ale bez takiego stresu, że każde noszenie musi być takie właśnie idealne, jak pani pokazała na konsultacji w gabinecie, tylko po prostu sprawdźmy, zobacz właśnie, oczywiście jeśli chcemy, sprawdźmy i dowiedzmy się, jak powinniśmy najlepiej nosić nasze dziecko i po prostu próbujmy to robić, bo to też są sposoby, które powinny być też zdrowe dla rodzica, żeby to nie było przeciążające dla waszego kręgosłupa, więc... Po prostu to noszenie, które przez pierwsze pół roku będzie nam towarzyszyło w życiu codziennym i będzie czasem więcej, czasem mniej, ale niektóre dzieci dużo potrzebują tego, żeby po prostu to noszenie było takie wspomagające, a nie utrudniające dziecku tego rozwoju. Oprócz noszenia to rzeczywiście jest odkładanie i podnoszenie dziecka z matki, z przewijaka, z łóżeczka. To ogólnie wydaje się dosyć trudnym zadaniem, że nagle mamy zmienić nasz sposób podnoszenia dziecka, ale jak parę razy się przećwiczy, to nie jest trudno sobie zmienić taki nawyk podnoszenia go inaczej. A ciężko w podcaście jest to przedstawić, jak powinno się podnosić. Tak, tak, ale możemy wspomnieć o tym, że może warto poszukać filmików właśnie takich instruktażowych, jak to robić prawidłowo, bo ja się przyznam, że dopiero zaczęłam je szukać, jak mój synek się urodził. Wcześniej o tym nie słyszałam, że są jakieś lepsze albo złe pozycje i cieszę się, że obejrzałam te filmiki, bo tak naprawdę okazało się, że na początku ja źle chwytałam tego mojego synka. Pamiętałam co prawda o główce, żeby ją trzymać, ale jakby tymi rękoma to źle przetrzymywałam kręgosłup, więc cieszę się, że rzeczywiście zobaczyłam, jak to powinno wyglądać. Więc tak zachęcam, jeżeli po prostu chcemy wspomóc ten rozwój, to po prostu warto sobie zobaczyć, czy na YouTubie, czy na różnych profilach fizjoterapeuty. U ciebie, Olu, chyba też są, z tego co pamiętam. Tak, 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 jak najbardziej. Zapraszam w ogóle do mnie na Instagrama, albo na Instagramie jest najwięcej, albo na Facebooku. Właśnie staram się wrzucać na bieżąco propozycje noszenia, ale też zabaw i wszystkiego, co powinno wspomóc rozwój waszego malucha, a jemu nim nie zaszkodzić. Czyli mamy, Olu, podnoszenie, odkładanie, leżenie na brzuszku i o czymś jeszcze powinniśmy tak pamiętać? Ja bym powiedziała, że w tym pierwszym
żebyśmy nie przyspieszali tych rzeczy. Ja bym dała taką radę, bo to właśnie dziecko jeszcze nie potrafi na przykład samodzielnie siedzieć czy usiąść samodzielnie, to nie sadzajmy go na takiej zasadzie, nie sadzajmy go do fotelika, żeby miał jakąś aktywność. Jeśli wcześniej właśnie wspomnieliśmy o rozszerzeniu diety, jeśli właśnie jest ten czas 6 miesiąca i czas rozszerzenia diety, no to możemy go posadzić w foteliku do karmienia albo na naszych nogach, też jest bardzo fajna pozycja. Na naszych nogach. Niedługo będę wstawiać o tym post, więc myślę, że będziecie mogli mnie zobaczyć, jak to wygląda. Ale jeśli nie siedzi samodzielnie, to albo na naszych nogach, albo właśnie w foteliku podeprzeć go trochę, jeśli utrzyma tą pozycję przez chwilę, no to na czas karmienia to on może tam chwilę być, ale nie jako na czas aktywności. Tak samo jak dziecko jeszcze nie potrafi wstać i nie wstaje samo, nie potrafi wstać, no to nie stawiajmy go. Nie przyspieszajmy tego, bo to na pewno mu na dobre nie wyjdzie. To znaczy nie tak, że zapełnię mu, po prostu zniszczymy życie i rozwój cały, ale po prostu na pewno mu to nie pomoże osiągnąć tego stania. Tylko, no a może po prostu zaszkodzić w ten sposób, że może sobie zrobić zły nawyk, zły wzorzec stania, a tego nie chcemy. Więc dajmy dziecku czas. Dajmy dziecku czas, on na pewno po prostu ma bardzo duży potencjał do rozwoju, więc na pewno w swoim czasie nadgoni, a jeśli po prostu coś was niepokoi, to najlepiej się z kimś skontaktować i czasem nawet można rozwiać takie rzeczy właśnie internetowo albo po prostu na wizycie już tak normalnie. Kompleksowo. Olu, to teraz mój ulubiony zestaw pytań, czyli mity czy fakty. To co, pierwszy mit czy fakt? Mogę już mówić? Tak. Nosidło. Nosidło szkodzi niemowlakom w rozwoju ruchowym. Mit czy fakt? Czekaj, jeszcze raz. Nosidło szkodzi niemowlakom w rozwoju ruchowym. Aż musiałam się cofnąć do notatek, to jest napisane. Bo to jest, co takie ciekawe, ja to dostałam, to pytanie od słuchaczki. Okej. Okay. To znaczy nie szkodzi. Ogólnie, jak mam tak szybko odpowiedzieć, to nie. Ale zależy pierwsze co, zależy jakie nosidło, zależy w jakim czasie używane i jak używane. Jest bardzo dużo zmiennych, to bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytania w mojej działce, takie zero-jedynkowo, naprawdę. Bardzo jest taki. Znaczy, tak ogólnie już dużo rodziców o tym wie, że nosidło się powinno nosić, jak dziecko dopiero usiądzie, czyli mniej więcej jak to w drugim półroczu życia dopiero używamy nosidła, a nawet właśnie powinno się tam zupełnie jeszcze później. Ale uwaga, też jestem mamą i też wiem, że chusty nie zawsze są aż takie łatwe w użyciu i nie wszystkim chusty się podobają. Nie wszyscy chusty potrafią wiązać prawidłowo i czasem mam wrażenie, że lepiej dobrze dopasowane i dobre nosidło dla mniejszego dziecka niż i to sporadycznie na przykład używane niż chusta źle wiązana. To mogę tak trochę powiedzieć i tak zarysować trochę temat odnośnie nosideł. Tak, na ten mit tak odpowiedzieć. Dobra, to drugi mit czy fakt. Podkładanie poduszek w krzesełku dziecka, które jeszcze samodzielnie nie siedzi, może mu zaszkodzić. Pewnie chodzi o krzesełko takie do rozszerzania diety, do jedzenia. Okej, to jest mit. Jeśli mówimy o rozszerzaniu diety, jeśli dziecko faktycznie posadzimy do tego krzesełka do rozszerzania diety i ono w miarę utrzymuje tą pozycję, czyli nie jest to na zasadzie takiej, że upychamy tych poduch, żeby go po prostu gdzieś tam po prostu taki gorset poduchowy włożyć, tylko po prostu używamy tej poduszki. Ja czasem nawet uważam, że lepiej jest użyć tej poduszki, niż to dziecko miałoby w tym foteliku, który jeszcze nie potrafi tak super, stuprocentowo utrzymać tej pozycji, a już jakby możemy mu rozszerzać tą dietę, bo jest ta pozycja okej, ale nie ma jeszcze na tyle silnego gorsetu mięśniowego zbudowanego, że ją utrzyma przez cały czas, no to lepiej go troszkę wspomóc z tyłu i z boku. Taką buchaną w ogóle poduchą z Ikei fajnie jest do tego używać, bo można ją dostosować jak się chce. Ona jest przeznaczona właśnie dokładnie do fotelika, do rozszerzenia diety.
I dzięki temu po prostu zabezpieczymy dziecko, że, nie, że będzie miało tą prawidłową pozycję pionową, która jest po prostu dla jego bezpieczeństwa, przełykania i jedzenia Tak. ważna. Więc to podkładanie podów nie Nie. jest złe. Chyba, że chodziło o to, że sadzamy dziecko na kanapie i podkładamy poduchy i pokazujemy w tym czasie książeczki. No to to jest złe. To teraz trzeci mit czy fakt. Trzymanie dziecka na kocu nie pozwala na swobodny rozwój. No to jest mit. Bo nawet już wcześniej mówiłam o tym, że właśnie czasem nawet kładzenie na kocu może pomóc, bo na przykład ten koc nie ślizga się tak bardzo jak rzeczy dziecka po podłodze. O tak. Ale też zwróćmy, po prostu obserwujmy nasze dziecko, bo jeśli cały czas kładziemy je na kocu codziennie, no to możliwe, że zaobserwujemy, że właśnie nie idzie w tym rozwoju do przodu. I nie używa więcej wyższych pozycji, a nie próbuje wchodzić w czworaki, bo właśnie ten koc mu przeszkadza, więc wtedy usuniemy koc. Elastycznie. Olu, patrzę, czy w sumie się skończyły. Tak, skończyły mi się mity, że fakty. Szkoda, bo to jest mój ulubiony zestaw pytań. Olu, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Myślę, że wielu rodzicom pomogło i przede wszystkim poczują taką ulgę, że to nie jest tak, że jak moje dziecko ma 6 miesięcy i nie robi tego, co on się tam naczytało, że powinno robić, to znaczy, że to w ogóle jest dramat. Bo tak najczęściej nie jest i musimy trochę te, myślę, te widełki brać takim przymrużeniem oka, ale jednak obserwujmy to nasze dziecko, żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić, tak o czym ty wspomniałaś i super nam opowiedziałaś, jak to powinno wyglądać, bo często wizyta u takiego specjalisty, jak fizjoterapeuta, czy po prostu pediatra może dużo, dużo pomóc i wpłynąć na ten rozwój ruchowy. Dokładnie, dokładnie. Ja też chciałam jeszcze dodać na koniec, że właśnie obserwujmy te tabelki i sobie gdzieś tam patrzmy na swoje dziecko, ale właśnie nie popadajmy w tą paranoję i też uważajmy na tabelki amerykańskie, bo oni mają jakieś takie dziwne zawsze wyznaczniki tego właśnie samodzielnego siedzenia i chodzenia. Mam wrażenie, że zawsze jakieś takie dużo wcześniejsze niż normalnie dzieci powinny robić, to robić. No i też się cieszę bardzo za to, że mogłam tutaj wystąpić w tym podcaście i udało mi się jakoś tą moją działkę, którą trudno jest tak tylko werbalnie i podzielić się wiedzą. To udało mi się cokolwiek przekazać, więc cieszę się bardzo i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo, Olu. Was zachęcam do obserwowania kanału Oli na Instagramie Naturalny Rozwój, naturalny.rozwój. O, tak dokładnie znajdziecie Olę. I obserwujcie nasz kanał, tam dowiecie się, kiedy będą publikowane następne odcinki, o czym będą następne odcinki, bo już za 3 tygodnie kolejny odcinek. Dzisiaj się z Wami już żegnamy, życzymy Wam spokojnego wieczoru albo pięknego dnia, jeżeli słuchacie nas w ciągu dnia. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.